Dzień dobry. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest pan Maciej Kozłowski. Będziemy mówili o Holokauście. Pan Maciej Kozłowski był przez jedną kadencję ambasadorem Polski w Izraelu. Przez 12 lat był pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do spraw polsko-żydowskich. Jest historykiem z wykształcenia. Zajmował się sprawami II wojny światowej w swojej pracy doktorskiej i w swoich badaniach historycznych, a obecnie jest wykładowcą prywatnej uczelni, bardzo znanej, Collegium Civitas, w której też miałem okazję studiować. I w Collegium Civitas pan Maciej Kozłowski prowadzi szereg wykładów na temat Holokaustu. Dzień dobry, panie doktorze, panie ambasadorze. Dzień dobry państwu. Tak, będę mówił i... Dzisiaj będziemy rozmawiali o Holokauście. Moim zdaniem wiedza o Holokauście w Polsce nie jest duża i stąd nasz pomysł, żeby troszkę spróbować dostarczyć osobom zainteresowanym jeszcze jednego źródła na ten temat. I bardzo dziękuję, że pan zdecydował się przyjść do nas i powiedzieć coś na ten temat. Holokaust to jest coś w historii ludzkości, co się chyba nigdy przedtem nie wydarzyło na taką skalę, albo w ogóle się nie wydarzyło, ale zanim zaczniemy o tym mówić, to może zaczniemy od podstawowych definicji, bo w kwestiach dotyczących Holokaustu pojawiają się takie terminy jak antysemityzm, pogrom, Holokaust, Shoah, genocide, czy ludobójstwo, po polsku zagłada, zagłada Żydów, ludobójstwo. I czy mógłby pan doktor coś nam powiedzieć na temat tych definicji? No więc definicja Holokaustu, taka przyjęta przez ONZ, jej początek, nie będę całej czytał, brzmi, że Holokaust był systematycznym, biurokratycznym, sponsorowanym przez państwo prześladowaniem i morderstwem około 6 milionów Żydów, a także Cyganów, obecnie zwanych Romami i Sinti, jeńców sowieckich, homoseksualistów i w niewielkiej części przedstawicieli narodów słowiańskich, Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Taka jest definicja Holokaustu. Samo słowo Holokaust zostało stworzone przez jednego z ocalałych, Elie Wiesela. Ono jest zaczerpnięte z greki, to w języku greckim Holokaust oznacza całopalenie, ofiara całopalna. I pierwszy użył tego określenia Elie Wiesel i to określenie się przyjęło i tak ono jest w tej chwili używane, powiedziałbym, w biurokracji międzynarodowej. Mamy Światowy Dzień Holokaustu 27 stycznia, mamy międzynarodową organizację zajmującą się upamiętnianiem Holokaustu, tak zwaną IRHA i tak dalej, i tak dalej. Słowo Shoah to jest słowo hebrajskie, oznaczające zagładę i to jest używane w Izraelu, a w Polsce ja wolę używać słowa zagłada, które jest słowem polskim i które może nawet lepiej niż takie dość sztuczne określenie Holokaust oddaje istotę tej strasznej zbrodni, jaką była zagłada praktycznie całej ludności żydowskiej zamieszkującej te tereny Europy, które znalazły się w zasięgu hitlerowskich Niemiec. Mówię w zasięgu, bo to nie tylko w krajach okupowanych, ale również w krajach, które były stowarzyszone z Niemcami, czy w jakiś sposób z Niemcami pozostawały w kontaktach, powiedziałbym, podległości, gdzie bardzo często zagłady dokonywały miejscowe władze.
No i oczywiście w samych Niemczech i w Austrii, które nie były okupowane, bo to były kraje, które tą wojnę prowadziły. Tak, to wrócimy za chwilkę do tego, jak było w poszczególnych krajach. Natomiast padło tutaj nazwisko, imię i nazwisko Elie Wiesel. Czy mógłbym prosić, żeby nasi widzowie nie mieli pytań, kto to taki? Czy mógłby pan powiedzieć coś? To był pisarz, noblista. On otrzymał nagrodę Nobla, Żyd węgierskiego pochodzenia, który był w Oświęcimiu, przeżył i stał się taką główną jak gdyby postacią, która dopominała się o upamiętnienie ofiar i o jak gdyby przejęcie tego, co Holokaust może nam dzisiaj powiedzieć, jako przesłania dla ludzkości. Mówię bardzo górnolotnym językiem, ale z tym się zmagamy, panie. On był tą osobą, która stała się w pewnym sensie takim symbolem, z uwagi na swoją sławę jako pisarz, z uwagi na ogromne zaangażowanie w, nazwijmy to, uczeniu lekcji Holokaustu. Czyli to jest to, z czym się właściwie do tej pory zmagamy, bo nauka o Holokauście nie jest rzeczą prostą ani powszechną, tak mi się przynajmniej wydaje. Wracając do naszej rozmowy, chciałbym pana zapytać o korzenie Holokaustu. Jak w ogóle do tego doszło? Co się takiego stało, że... Ja wiele o tym myślałem, no, prowadząc te zajęcia i próbując jakoś syntetyzować dla studentów to, odpowiedź na to właśnie pytanie. Uważam, że są cztery podstawowe źródła Holokaustu, dwa ideologiczne i dwa polityczne. Te źródła ideologiczne to są dwie ideologie, które powstały na początku XIX wieku, rozwijały się przez cały XIX wiek i zostały jak gdyby użyte przez Niemcy hitlerowskie jako, nazwijmy to, ideologiczne czy filozoficzne uzasadnienie tej zbrodni. A te dwa trendy, te dwie ideologie, to jest przede wszystkim antysemityzm i o tym trzeba wiele mówić, gdy mówimy o Holokauście, no, ale także druga ideologia, która była bardzo powszechna w całej ówczesnej Europie, w Stanach Zjednoczonych, czyli teoria eugeniki, czyli teoria, że można rodzaj ludzki ulepszyć najpierw poprzez lepszy dobór naturalny, potem przez sterylizację osób niewartościowych, a wreszcie przez zabijanie osób niewartościowych. Mhm. I te dwie ideologie, jak gdyby połączone i uznanie Żydów za tych niewartościowych, to, używam niemieckiego słowa Lebensworte. To jest takie niemieckie słowo, które było jakby uzasadnieniem Holokaustu, że są ludzie warci tego, żeby żyć i są ludzie niewarci, żeby tego żyć. Najpierw ci niewarci to były osoby z kalekie, osoby z przede wszystkim zaburzeniami psychicznymi, a potem ten katalog tych ludzi niewartych życia rozszerzano i objęto nim całą naród czy społeczność żydowską i uznano, że oni są niewarci życia, a ponieważ ta ideologia eugeniki pozwalała jak gdyby na różnicowanie ludzi, czy że jedni są bardziej warci, inni mniej warci, w połączeniu z antysemityzmem dała to, co dała w postaci tej całej ideologii antysemityzmu. I to były powody ideologiczne, ale były również dwa powody praktyczne, bez których taka zbrodnia byłaby niemożliwa. Pierwszym powodem była oczywiście dyktatura Adolfa Hitlera. To taka rzecz się mogła tylko zdarzyć w państwie absolutnie dyktatorskim, gdzie nie istniało prawo w tym sensie, że wola przywódcy była prawem,
Zresztą ostatnio było to wielokrotnie przywoływane. Te właśnie wszystkie teorie jeszcze się wywodzące od Karla Schmitta, prawda, że prawo jest wtórne do woli politycznej. Czwartą przyczyną, która pozwoliła na to, co się stało, była wojna. Znaczy, gdyby nie było wojny, też to byłoby niemożliwe. Wojna zawsze sprawia, że życie ludzkie jest tanie. Że po prostu w momencie, kiedy giną miliony, nikt nie patrzy na śmierć setek czy tysięcy, czy nielicznych milionów. W II wojnie światowej zginęło 60 milionów ludzi. 6 milionów Żydów było tylko jedną częścią tego Holokaustu, jeżeli że użyjemy tego słowa, czyli tej straszliwej rzezi, która się dokonała na terenie nie tylko Europy, bo całego świata. Bo przecież wojna światowa trwała właściwie na wszystkich kontynentach i we wszystkich zakątkach świata. I te cztery czynniki połączone razem umożliwiły to, co się stało. Nie wspomniał pan doktor o rasizmie, czy tutaj jest, rozumiem, wpleciony w to. Oczywiście. Tak. Oczywiście. No tutaj musimy przywołać słynnego Artura de Gobineau, hrabiego, który w połowie XIX wieku napisał tą słynną później broszurę pod tytułem Sur inégalité de race humaine. To była Biblia rasistów, czyli o nierówności ras ludzkich. Czyli to nie była... 850 rok. Nie był myśliciel niemiecki, ale nie był myśliciel niemiecki, tylko francuski. Zresztą, jeżeli byśmy prześledzili całą historię rasizmu, to korzeni trzeba szukać w oświeceniu, czyli w tej skądinąd szlachetnej teorii, prawda, że tak, że ludzkość jest częścią świata przyrody, gdzie oczywiście istnieją różne gatunki, różne rasy. No i potem Gobineau, ale także wielu innych powiedziało, że te rasy są jak gdyby usystematyzowane hierarchicznie, że są rasy lepsze i gorsze. No i na tym opierała się cała historia XIX wieku, kolonializm. To była przecież ideologia kolonializmu, prawda, że my, biała rasa, mamy naturalne, od Boga dane prawo, żeby cywilizować rasy gorsze, czyli rasę czarną, rasę żółtą. No a potem w to wprząkł się antysemityzm, który ma historię sięgającą według niektórych badaczy jeszcze czasów prehistorycznych, to znaczy przed czasów antycznych. Ja uważam, że raczej o prawdziwym antysemityzmie możemy mówić od wypraw krzyżowych, czyli mniej więcej od XI wieku, kiedy Kościół jak gdyby zajął bardzo jednoznaczne stanowisko w kwestii prześladowania Żydów. I te prześladowania zaczęły się w Anglii, zaczęły się oskarżenia o mord rytualny, o bezczeszczenie hostii i tak dalej, i tak dalej. No, długa historia. Tak. I na początku XIX wieku znów te oświeceniowe idee zmieniły ten antysemityzm o charakterze religijnym, wyznaniowym, który istniał przez cały okres właśnie od średniowiecza do rewolucji francuskiej, w antysemityzm rasistowski, czyli antysemityzm oparty na przynależności do rasy. Wtedy powstały te słynne właśnie teorie o krwi, że jest krew taka, że jest krew taka. Krew nie była wszędzie taka sama. To się właśnie łączy z tymi teoriami generalnie rasistowskimi. I co jest bardzo zabawne, że twórcą określenia aryjskości był niemiecki językoznawca, w ogóle językoznawcy tu odgrali wielką rolę, von Schlegel, który napisał takie wielkie dzieło o mądrości Indii. On się zajmował sanskrytem. I on wymyślił, czy znaczy odkrył, że istnieje duża zbieżność między językiem
starożytnym hinduskim, sanskrytem, a hindi, a językami europejskimi. Stąd powstało pojęcie języków indoeuropejskich. To jest odkrycie Schlegela. I on powiedział, że taką właśnie narodem, który jak gdyby najbardziej się przyczynił do rozwoju cywilizacji, byli Ariowie. I stąd rasa aryjska. On Hitlera, był antysemitą, tak. Miał żonę Żydówkę, w ogóle nigdy mu do głowy nie przyszło, że jego teoria o tym, że Ariowie byli taką, powiedziałbym, narodem, który zapoczątkował ten rozwój języka, który potem się przekształcił w języki europejskie, będzie użyty do takich celów. Jakieś teorie buduje, to bardzo, bardzo trzeba być ostrożnym, czy ktoś potem tych teorii nie użyje w zupełnie innym celu. No i potem w XIX wieku, prawda, już ten antysemityzm nabrał cech instytucjonalnych. Pierwszy tego słowa użył taki niemiecki publicysta Wilhelm Marr, założył pierwszą organizację, Ligę Antysemicką, pierwsze pisma, te pisma były we Francji i tak dalej, i tak dalej. I jak powiedział hrabia Stanisław Tarnowski, antysemityzm, ta plugawa zaraza rozlała się po całej Europie, niechrześcijańska i niecywilizowana. To powiedział polski arystokrata, przywódca krakowskich stańczyków, hrabia Tarnowski, skądinąd sportretowany przez Boya w słynnym wierszyku. Można powiedzieć, że ci konserwatyści krakowscy trochę się brzydzili. Brzydzili się do końca. Czas nigdy nie miał ani jednego tekstu antysemickiego, zwalczał antysemityzm przez cały okres do 1939 roku. Czy można powiedzieć, że szkoła historyczna krakowska też? Też. To była. Krakowscy konserwatyści nie byli antysemitami. A ci historycy, którzy byli poza szkołą. Antysemityzm w ogóle, jeżeli chodzi o Kraków i w ogóle Galicję, to tam antysemityzmu nie było. W tym znaczeniu, jak w Królestwie. Ja napisałem taką książeczkę o historii Krakowi, która była klubem założonym przez Żydów, tak, bardzo wielu Żydów grało. I wtedy w Krakowie, przed I wojną światową, połowa uczniów szkół średnich to byli Żydzi, połowa słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego to byli Żydzi i nie było żadnej, jak gdyby, nie było żadnego antagonizmu. Dopiero to się Natanson, Żyd, mógł być rektorem uniwersytetu, prawda? Także nie było. Dopiero to wraz z rozwojem narodowej demokracji w okresie dwudziestolecia ta plugawa zaraza dotarła również do Krakowa. Do hrabia Tarnowski tego na szczęście nie dożył, ale miało to jednak nieco inny charakter, bo na przykład w Krakowie do końca dowódcą garnizonu był generał żydowskiego pochodzenia. Do końca, znaczy do 1939 roku. O polskiej perspektywie to może jeszcze powiemy troszkę, bo ona jest nie ciekawa i interesująca i bardzo jest różna, no bo przecież mówiliśmy tutaj o okresie, gdzie Polska jako państwo nie istniała, prawda? Były ale Galicja miała swój rząd krajowy. Była ogromna autonomia, ale w Królestwie było inaczej. W Królestwie był antysemityzm bardzo zjadliwy. To w ogóle jest szeroki temat i Też wart wykładu. Tak, ale może byśmy wrócili do Holokaustu, tego wydarzenia zagłady 6 milionów Żydów. I chciałem powiedzieć o tym, jak zaczęło się dziać to. Tak? Od czego się to zaczęło? Kiedy był początek Holokaustu? No więc właśnie, tutaj są dwie szkoły. Tak. W całym
jesteśmy przecież no bo, rozumiem, biblioteki. Mamy sytuację taką. Biblioteki książek o Holokauście. Mamy sytuację, toczy się wojna, tak? Jest, jeszcze jest przed wojną musimy jeszcze, zacząć. No właśnie. Od ustaw norymberskich, tak. Od nocy kryształowej to, tak, i tak ale dalej. To już tak dalej. Sam, ale to jeszcze, ale to jeszcze, to, czy, nie, nie, czy to, już, to już był Holokaust? Czy... Właśnie, więc istnieją dwie teorie wśród badaczy Holokaustu. Uczenie nazwani, jedni się nazywają tylko instytucjonalistami, a drudzy funkcjonalistami. Nieważne. W każdym razie jest część badaczy, która uważa, głównie opierając się na tekstach samego Hitlera, na Mein Kampf, ale także na tekstach, powiedzmy, jego różnych współpracowników, jeszcze lat 20., że Holokaust był jak gdyby w DNA NSDAP, czyli partii nazistowskiej, że to była, że antysemityzm i zagłada Żydów była jak gdyby wymyślona już w momencie, jak ten ruch powstał i że potem kolejne etapy to były etapy, które w sposób nieuchronny prowadziły do morderstwa. Najpierw to było właśnie pozbawienie Żydów praw. No, mógłbym tu długo opowiadać, jak to wyglądało po kolei. Przepięknie przypomniał to Marian Turski w wypowiedzi na 75. rocznicę wyzwolenia Oświęcimia, kiedy najpierw Żydom nie pozwalano siadać na ławkach i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna szkoła, która mówi, że to wszystko było jak gdyby już wymyślone i tylko wprowadzane stopniowo w życie, od właśnie prześladowań, po usuwanie z pracy, po zmuszanie do emigracji, po grabież majątku, po wreszcie fizyczne ataki, mówię tu o nocy kryształowej, kiedy kilkuset Żydów zostało zabitych. No i wreszcie, skąd nazwa Noc Kryształowa? Noc Kryształowa, to też by przypomnieć dlatego, że tłuczono szyby w sklepach żydowskich i ulice były pokryte właśnie tłuczonym szkłem, stąd Noc Kryształowa. Zresztą ta Noc Kryształowa miała swoje polskie korzenie, ale o tym może też jeszcze przy okazji, bo to dość skomplikowana i ważna historia, o której przypomniał Putin, to znaczy te rozmowy polsko-niemieckie na temat odebrania obywatelstwa polskiego Żydom mieszkającym w Niemczech. I to był jak gdyby początek jeszcze Nocy Kryształowej. Odebrania obywatelstwa niemieckiego. Polskiego. W Niemczech mieszkało bardzo wielu Żydów z Polski, którzy otrzymali polskie obywatelstwo, nieraz nigdy nie będąc w Polsce. Dlatego, że Polska powstała, każdy, kto był urodzony, bądź jego rodzice byli urodzeni na terenie, które objęła Polska, otrzymał automatycznie obywatelstwo polskie. No nie było innej możliwości powiedzieć, kto jest Polakiem, a kto nie jest. To była decyzja Sejmu, marszałka Piłsudskiego? To była decyzja Sejmu, jeszcze od razu na początku, początku, prawda, z ustawa o obywatelstwie polskim. Bardzo wielu Żydów mieszkało w Niemczech, mieszkali tam już jeszcze, prawda, ale bądź ich rodzice, bądź oni sami urodzili się w Polsce, była bardzo duża emigracja. Z Polski do Niemiec, na Saksy się jeździło, prawda? I w pewnym momencie polskie władze zorientowały się, że Niemcy, którzy coraz mocniej naciskają Żydów na emigrację, bo na początku nie mordowano Żydów, tylko pozbawiano środków do życia i zmuszano do emigracji. W momencie, jak wyszły zarządzenia o praktycznie uniemożliwieniu pracy zawodowej i prowadzeniu biznesu w Niemczech, władze polskie się zorientowały, że ci ludzie będą musieli zmuszeni przyjechać do Polski. Ponieważ obawiali się tego. Mówimy o jakim okresie mniej więcej? Mówię o 1938 roku. 1938 roku. Rozpoczęły się polsko-niemieckie rozmowy na ten temat. I Polska w kwietniu 1938 roku wprowadziła zarządzenie, że wszyscy obywatele polscy mieszkający na stałe za granicą muszą zgłosić się do polskich konsulatów i podstemplować swoje polskie paszporty. I tylko wtedy potwierdzić swoje obywatelstwo. Mhm. I była
instrukcja, ale nie tajna, bo ona była przedstawiona przez Drymera na Radzie Polskich Konsulów, że tych obywateli Drymer, nie należy... Kto to był Drymer? Drymer był wtedy dyrektorem Departamentu Konsularnego i miał, on praktycznie w jego ręku była kwestia stosunków polsko-żydowskich. Ale oczywiście pełnomocnikiem ministra do spraw polsko-żydowskich. Nazwijmy to tak. I to rozporządzenie miało wejść w życie ostatniego dnia października 1938. I wtedy Niemcy, przed wejściem tego rozporządzenia w życie, wyaresztowali polskich Żydów w Niemczech, przywieźli ich do Zbąszynia i do innych miast i wyrzucili, prawda, i zwana Polenakcją na granicy. Tak. Polska nie chciała ich przyjąć, nastąpiło takie, powiedziałbym, qui pro quo. Ci ludzie nie mieli co z sobą zrobić, zresztą muszę powiedzieć, że pięknie zachowała się ludność Zbąszynia, która im przyszła z pomocą, prawda, jakoś tam. Była wielka akcja zbiórki pieniędzy tu w Polsce wśród Żydów na pomoc tym właśnie pozostawionym na tej ziemi niczyjej. Oczywiście ich los był bardzo trudny. Po prostu znaleźli się nagle bez środków do życia w kraju, którego większość z nich nie znała. No i jedna dziewczynka napisała o tym swoim losie do swojego brata, który mieszkał w Paryżu, Herschla Greenspana. I on postanowił się zemścić i zabić ambasadora niemieckiego. Kupił pistolet, poszedł do ambasady niemieckiej, żeby zabić ambasadora. Powiedział, że chce się zobaczyć z ambasadorem, wszedł do niego dyplomata, był przekonany, że to jest ambasador, zastrzelił go. Był to von den Rath, pierwszy sekretarz ambasady. No i to wywołało oczywiście gigantyczny skandal, zabójstwo dyplomaty w Paryżu przez Żyda. I to był sygnał do Nocy Kryształowej. To znaczy, Noc Kryształowa była zemstą na Żydach za zabicie von den Ratha przez Herschla Greenspana, który otrzymał list od swojej siostry, która była wydalona do Zbąszynia. Takie są jakby już korzenie Nocy Kryształowej. Tak, przecież przy tym jesteśmy i wspomniał pan ambasador Władimira Putina i wypowiedź jego, to może spróbujmy wrócić na chwileczkę do kwestii ambasadora Lipskiego, polskiego ambasadora w Niemczech. I to, co mu zarzucił Putin, że on był antyniemiecką świnią. Ta notatka z rozmowy z Hitlerem, on pojechał do Berchtesgaden rozmawiać z Hitlerem właśnie na ten temat, na temat losu Polaków, Żydów polskich w Niemczech. Tak. I powiedział, że Polska właśnie odbierze im obywatelstwo. No nie, Hitler nie powiedział mu, że zostaną deportowani w międzyczasie, ale chociaż rozmowa była w ogóle na temat emigracji Żydów. Było to już po konferencji w Evian, którą też Marian Turski przypomniał, wielka konferencja właśnie. Był problem uchodźców. Skąd my to znamy? Tak. Nagle w Europie pojawił się wielki problem uchodźców. Nie chodziło o miliony, chodziło raczej o dziesiątki tysięcy. W Niemczech było około 500 tysięcy Żydów, więc to nie było. I oni głównie byli tymi uchodźcami tamtych czasów. Oni, Żydzi z Niemiec i z Austrii. No, i co postanowiono na konferencji we Wian? I w konferencji we Wian zjechały się wszystkie kraje Ligi Narodów i debatowano, co zrobić z tym problemem. No i oczywiście do żadnych wniosków nikt nie doszedł, ale wielkim sukcesem dyplomacji Hitlera było, że nikt na tej konferencji nie potępił Niemiec za jak gdyby zmuszanie własnych obywateli do emigracji, co by wydawałoby się naturalne. No i było tak, że żaden kraj w zasadzie nie ma możliwości, żeby tej emigracji przyjąć. No i na tym stanęło. I koniec. A co się stało z tymi Żydami, którzy znaleźli się w Zbąszyniu w końcu? No więc oni zostali... w końcu Polska ich przyjęła. Oni niestety, przyjęła w sensie takim, że dała im, przywróciła im... Pozwoliła im wjechać i oni i społeczności żydowskie... Przyjęły ich. I oni się jak gdyby troszkę rozjechali
Wszyscy z nim mieli jakichś krewnych, znajomych, przyjaciół. No, to wydawało się, że problem został rozwiązany, no ale przytłaczająca i większość zginęła w Holokauście, dlatego że oni nie mieli zupełnie szans przeżycia. Dlatego, że oni nie byli się polskimi Żydami. To już do tego dojdziemy, bo troszkę, że odbiegliśmy od głównego tematu, żeby poruszyć te korzenie, czy jakie były reakcje, czy jak to się stało, że doszło do Holokaustu. Więc... Ja mówię. I dopiero w momencie, kiedy wybuchła wojna, i to nie wojna polsko-niemiecka, 1939, tylko wojna ze Związkiem Radzieckim. I Holokaust zaczął się w sensie systematycznego, sponsorowanego przez państwo zabijania Żydów od momentu wkroczenia armii niemieckiej na teren, na tereny zajęte przez Związek Radziecki. No najpierw wkroczono na te tereny, które kiedyś należały do Polski, na Litwę, Łotwę, Estonię. Ale nie było jeszcze Oświęcimia i konferencja. Nie było jeszcze konferencji w Wannsee. Oświęcim już był, tylko Oświęcim został założony jako obóz koncentracyjny dla polskich więźniów politycznych. Tak jak istniał wcześniej Dachau, prawda? Mathausen, te obozy koncentracyjne. Mój ojciec pojechał już do tego Oświęcimia pierwszego. To był Oświęcim, który był po prostu obozem koncentracyjnym wyłącznie dla Polaków wtedy. Mhm. Żydów żadnych nie było w 1941 i 2 roku. I bardzo wielu uczonych próbuje złapać ten moment, w którym Holokaust się naprawdę zaczął. I to trzeba powiedzieć w ogromnym skrócie, bo to mógłbym na ten temat opowiadać, cały wykład wygłosić, ale na zapleczu działającej armii, Wehrmachtu, były zorganizowane tak zwane Einsatzgruppen, czyli specjalne oddziały policyjne, których zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na tyłach frontu. Tak było również w Polsce. Jak w 1939 roku zawsze te Einsatzgruppen były jako normalne. Każda armia chce, żeby wojska na froncie nie miały kłopotu z powodu jakichś, powiedziałbym, wydarzeń na zapleczu frontu. Czy możemy się na chwilę zatrzymać na tych Einsatzgruppen? Tak. Czy to były jednostki militarne, czy one były specjalnie tworzone, czy to były ochotnicy? One były specjalnie tworzone. One po raz pierwszy zostały stworzone w czasie Anschlussu Austrii w 1938 roku i ich zadaniem było zabezpieczenie dokumentacji rządowej w Austrii. Jak wiadomo, Austria się nie broniła, więc nie było walk, ale te Einsatzgruppen weszły do wszystkich ministerstw, prawda, i zabezpieczyły. Potem te Einsatzgruppen były w 1939 roku, ale one dokonywały tych rozstrzeliwań Polaków, nie Żydów. Mówimy wtedy o Piaśnicy, o Pomorzu, o akcji to wszystko, ABC. To wszystko Einsatzgruppen robiły właśnie. I to były grupy złożone z policji, z SS, i one były specjalnie przygotowywane do działań na froncie wschodnim. I one zaczęto je szkolić, taki obóz, o ile pamiętam, w Preclau, gdzie szkolono tych przyszłych członków Einsatzgruppen i tam zapewne powiedziano im, bo nie mamy dokumentacji, że jednym z czynników, który trzeba eliminować na zapleczu frontu, będą Żydzi. Dlatego, że jak gdyby ideologia przed rozpoczęciem wojny ze Związkiem Radzieckim była taka, że komunizm to jest dzieło żydowskie, że Żydzi to są komuniści, komuniści to są Żydzi i Żydzi są jakby odpowiedzialni za komunizm. Ponieważ Einsatzgruppen miało eliminować wszystkich komunistów, przede wszystkim oficerów politycznych, i w związku z tym, powiedzmy, ponieważ utożsamiano Żydów z komunistami, prawdopodobnie im to powiedziano. Ale tego my nie wiemy, bo nie mamy dokumentacji. Natomiast pierwsze mordowania Żydów zaczęły się
już pierwszego dnia po wkroczeniu, 23 czerwca, na Litwie. A w Polsce, przepraszam, że przerywam, bo doszliśmy już do 1942 roku, tak, do inwazji na Sowiety. W Polsce to wyglądało nieco inaczej. Jak było W Polsce nie mordowano Żydów w 1939 roku, tylko wprowadzono te same ograniczenia, jakie obowiązywały w Niemczech. Mhm. To znaczy konfiskatę majątku, konieczność nosienia opasek, zakaz wykonywania pewnych zawodów i tak, no wszystkie te, że tak powiem, upostrzenia, które istniały w Niemczech, jeszcze znacznie bardziej spotęgowane, a potem już właściwie od 1939 roku, od jesieni, zaczęto zakładać getta. Mhm. I początkowo tłumaczono to, że one są zakładane, żeby zapewnić Żydom samorząd. Niektórzy uczeni do tej pory mówią, że mieli swoje samorządy. Jurgenraty, tak. No więc i ci, którzy właśnie, ci tak zwani instytucjonaliści, którzy twierdzą, że to było wszystko przemyślane, uważali, że ta gettoizacja, czyli skupienie Żydów w wybranych miejscach, już było początkiem Holokaustu, że już myślano, że ich tam się zamorduje. Ale nie. Wtedy jeszcze, znaczy, tak jak ja uważam, po prostu stworzono straszne warunki, jeśli chodzi o aprowizację, warunki sanitarne. Śmiertelność była straszliwa w gettach, ale Niemcy do gett nie wchodzili w ogóle. Nie było żadnych żołnierzy niemieckich w getcie warszawskim, krakowskim. Tylko na obrzeżach pilnowali bramy. Tak? Nawet niekoniecznie. Oni policja granatowa pilnowała w większości i trochę niemieckich żandarmów, ale to w niewielkiej ilości. I to była sytuacja na terenach polskich do wojny, do wojny wybuchu. I teraz w momencie, kiedy wybucha wojna, mamy dokumenty, ja bym te dokumenty bardzo chętnie pokazał. Mianowicie mamy instrukcję Heydricha, który był odpowiedzialny za te sprawy, żeby organizować wśród ludności miejscowych pogromy Żydów. I pierwszy taki pogrom miał miejsce w Kownie, już 23 czerwca. I on został zorganizowany przez taki oddział litewski, który Niemcy stworzyli, takiej pomocniczej milicji litewskiej. Oni go stworzyli w Kłajpedzie, którą zajęli. No bo wiadomo, po Monachium Niemcy zajęli Kłajpedę. I ten oddział wkroczył do Kowna. Nawet dowódca tej Einsatzgruppen w swoim raporcie, bo on przekazał bardzo szczegółowy raport, jak się oczyszczono kraje bałtyckie z Żydów, pisze, że ludność miejscowa początkowo nie była zbyt chętna do udziału, że to tylko ten oddział litewski go dokonał, no, ale potem ludność miejscowa się do tego przyłączyła. I potem właściwie początku czerwca, od końca czerwca, przez początek lipca, w całym tym ogromnym, prawie 3000-kilometrowym froncie, miały miejsce pogromy organizowane przez ludność miejscową. I Jedwabne i te wszystkie pogromy, które miały miejsce na tym niewielkim terenie etnicznie polskim, który był okupowany przez Sowietów w 1939 roku, miały źródło tam. One były dokonane przez Polaków, ale na wyraźną, jak gdyby zachętę, czy nawet instytucjonalne, powiedziałbym, próbę zinicjowania go przez Niemców. Tam nie było Niemców fizycznie, ale ci Polacy wiedzieli, że Niemcy tego oczekują, ci, którzy dokonali tego pogromu. Taki straszliwy pogrom miał miejsce we Lwowie i to jest jedyny pogrom, z którego mamy materiał filmowy, wstrząsający zresztą. No i w Jassach, na całym tym ogromnym Jassy pasie. To Rumunia. Rumunia, tak. Aha, tak. Też wkroczyły wojska rumuńskie, tak, prawda? Tak. Słowem, i to był pierwszy, jak gdyby, początek systematycznego mordowania Żydów, ale nie przez Niemców, nie przez Einsatzgruppen, tylko przez ludność miejscową.
I dopiero potem, mniej więcej w połowie lipca 1941, zaczynają się morderstwa dokonywane przez Einsatzgruppen. Jeżeli byśmy chcieli znaleźć jakąś konkretną datę dzienną, kiedy się zaczął Holokaust, to ja przytoczyłbym dzień 21 sierpnia 1941. W miasteczku Biała Cerkiew Einsatzgruppen. Dzisiejsza Ukraina? Czy... Dzisiejsza Białoruś. Dokonała egzekucji dorosłych mieszkańców żydowskich miasteczka Biała Cerkiew. Wtedy się już działy, wtedy już po prostu dokonywano egzekucji Żydów. Czy możemy te egzekucje przez Einsatzgruppen nazwać początkiem zagłady? Tak, to jest początek zagłady. Bo pogromy te polskie, to inspirowane przez Niemców, w zasadzie były pogromy, tak? To możemy powiedzieć, na pogromy, że ludzie ginęli. No ginęli, tak, ale to jeszcze nie była ta systematyczna. To nie była systematyczna. Tutaj zaczęto od mniej więcej początku sierpnia systematyczne mordowanie Żydów. Przy czym mordowano dorosłych Żydów. I w Białej Cerkwi okazało się, że w miejscowym kościele zamknięto kilkaset żydowskich dzieci. I co z nimi zrobić? I zaczęła się dyskusja, co z nimi zrobić. I był to jedyny przypadek, kiedy Niemiec, Helmut Grossruth, pastor, kapelan oddziału Wehrmachtu, sprzeciwił się zabiciu tych dzieci. I wysłał do marszałka polowego Waltera von Reichenau petycję, żeby oszczędzić te dzieci, a on nakazał zabicie tych dzieci. I ja uważam, że to jest początek Holokaustu, bo wtedy zaczęto zabijać po prostu za samo bycie Żydem. Bo wcześniej można było powiedzieć, no zabijamy dorosłych, no bo to komuniści, no to wiadomo, oni będą tutaj jakąś partyzantkę przeciwko nam organizować. No, znaczy, miało to jeszcze jakieś uzasadnienie, pseudo uzasadnienie, ale racjonalne. Zabijanie kilkuletnich czy kilkumiesięcznych dzieci nie miało żadnego racjonalnego uzasadnienia. I to jest początek Holokaustu. Znaczy, że każdy, kto się urodził Żydem, jest skazany na śmierć. I wtedy te masowe morderstwa, właśnie dzieci, rozpoczęły się już na wielką skalę, z wielką masakrą w Babim Jarze pod Kijowem i tak dalej, i tak dalej. I teraz, nie, bo to muszę powiedzieć bardzo ważną historię. Skąd się wzięły obozy śmierci? Otóż Heinrich Himmler przyjechał do Mińska i widział masakrę Żydów na własne oczy. To było we wrześniu. I podobno nie wytrzymał tego, zwymiotował. I powiedział nie w ten sposób. Dokładnie. Powiedział nie w ten sposób. Dlatego, że to osłabia morale. I to jest prawda, że ci uczestnicy tego... Zabijanie niewinnych ludzi nie jest rzeczą łatwą. Dla nikogo. Poza wyjątkowymi, prawda, psychopatami. I oczywiście były listy ludzi piszących. To wszystko bardzo źle oddziaływało na morale armii niemieckiej, która uważała się za rycerską i tak dalej. I wtedy nakazał, i to jest prawdopodobnie początek października, mówimy o datach dziennych Holokaustu, Globocnikowi, który był szefem SS i policji w dystrykcie lubelskim, generalnej guberni, zbudowanie obozu śmierci. I pierwszy obóz, który zaczął budować, to był Bełżec i Sobibór. I Globocnik dostał polecenie budowania tych obozów śmierci. I dlaczego mówiłem bardzo dużo o tej eutanazji? Otóż on sprowadził speców od eutanazji, tych, którzy prowadzili ten program eutanazji w Niemczech, czyli tych mordowania tych niepełnosprawnych umysłowo, jako specjalistów od zabijania. Oni tam już zabijali ich gazem. I Wirt, który był
szefem całego tego programu eutanazji w Niemczech, został pierwszym komendantem obozu w Sobiborze. I także tu jest to połączenie ideologii eugeniki tak. Z Holokaustem. Ale teraz dlaczego jeszcze panie, jedno... Panie doktorze, ale podsumujmy sobie tak chronologicznie. Tak? My mamy 39 rok wojny w Polsce. W Polsce mamy... W Generalnej Guberni, około 2,5 miliona tak, ale jeszcze nie ma wojny ze Związkiem tak. Radzieckim. Eliminuje się inteligencję polską, bo naród polski ma być tym narodem niewolników i nie jest przeznaczony... Sonderaktion Kraków i tak dalej. Tak, akcja ABC i profesorowie i tak dalej. Tak. To jest jedna rzecz. Tak? Jeśli chodzi o Żydów, buduje się... odseparować ich. Pozbawia się ich, przestaje istnieć kodeks cywilny, pozbawia się własności, odseparować, buduje się getta. Tak. Tak, to jest tak. Ten tak. Wybucha... Buduje albo tworzy. Często to się tworzy getta. Tworzy, wydziela się obszary miasta. Tak. Bardzo wiele gett nie było zamkniętych. Tak. Bardzo wiele gett nie było zamkniętych. Tak. W Warszawie było toczone mury, w Krakowie było to. Mówię o tych wielkich miastach, w Łodzi. Ale w małych miasteczkach, znaczy z całkiem małych miasteczek zwożono do Warszawy. No, bo likwidowano, prawda, wszyscy jechali do Warszawy. Tak. I ale chodzi mi o chronologię. I chronologię. I teraz wybucha wojna ze Związkiem Radzieckim. Decyzja o tym, że należy. I tam zaczynają działać Einsatzgruppen, które mordują Żydów. Żydów, tak. To jest nieekonomiczne, ale to jeszcze, bo kule kosztują. Znaczy, na terenie Polski są jeszcze te pogromy, tak? Jeszcze przed budowaniem. Tak, bo to są takie kolejne. Ale właśnie tu mówię na terenie Polski, bo to jest maleńki skrawek Polski. Tylko ten niewielki obszar pomiędzy Łomżą a Białymstokiem, bo to był jedyny obszar przedwojennej Polski zajęty przez Sowietów czysto etnicznie polsko-żydowski. Bo większość terenów zajętych przez Sowietów to byli przede wszystkim Ukraińcy, Białorusini. Polacy tam stanowili mniejszość. Znaczy większość stanowili Żydzi, drugą większością byli Ukraińcy, a Polacy stanowili tam wszędzie mniejszość. Inteligencję. Natomiast ludność miejska to była ludność żydowska, ludność wiejska to była ludność miejscowa, ukraińska, białoruska albo uważająca się za tutejszych, jak to wtedy mówiono. Natomiast inteligencja i dwory były polskie. Taka była jak gdyby mozaika ludnościowa na tych terenach. I w momencie, jak Związek Radziecki, front się przesunął o kilkaset kilometrów, tak, zaczęły działać Einsatzgruppen One działały od samego początku. Tak, ale i one mordowały Żydów, na przykład spalenie tych Żydów w Białymstoku. Też w czerwcu to się już odbyło. Ale już w czasie wojny. W czasie wojny. I tego dokonali Niemcy, nie Polacy. To dokonali Niemcy. A jeśli chodzi o takie miejsca jak... Synagodze i spalili. I potem to palenie, zamykanie w stodołach i palenie było pewnego rodzaju kopiowaniem tego, co się wydarzyło w Białymstoku. Aha, to jest przykład. A jeśli chodzi o obóz... W Sobiborze i w Bełżcu. Nie, ale mówimy o zachodniej Polsce. Tak? Kulmhof. Tak. Rzecz polegała, właśnie Kulmhof był pierwszą fabryką śmierci. Ale ja tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć o tym planie nisko, bo to jest bardzo istotne. Mianowicie... Jak to było chronologicznie, jeśli chodzi o Kulmhof? Zanim dojdę do Kulmhofu, muszę powiedzieć o planie nisko. Otóż w 1941 roku, jeszcze przed wybuchem wojny, w zimą 1941 roku, powstał plan osiedlenia Żydów w dystrykcie lubelskim, w okolicy miasteczka Nisko. I tenże Globocnik otrzymał polecenie, że przyjedzie na jego teren transporty Żydów i żeby im zbudować jakieś tam baraki. Między innymi w Sobiborze powstały baraki dla tych Żydów i w paru innych miejscach. Okazało się, że nie można tam znaleźć zaopatrzenia, że to logistycznie jest do niczego. I ci ludzie to byli głównie Żydzi z Czech, z Moraw, ze Śląska i bardzo niewielka liczba z Austrii i z Niemiec. I oni zostali zwolnieni.
i część z nich wróciła. I stąd Niemcy mogli potem przez całą wojnę opowiadać o tym, że jadą transporty na wschód, bo byli świadkowie, którzy wiedzieli, że są miejsca, gdzie osiedlają Żydów na wschodzie, byli tam, widzieli to, zostali zwolnieni. Tak. I stąd ta legenda, która pozwoliła tak wielu ludziom uwierzyć w to, wzięła się z tego właśnie projektu Nisko. Mhm. I Globocnik dostał po prostu polecenie, żeby projekt Nisko zamienić w fabryki śmierci. Mhm. I to jest, i tutaj mówię o chronologii, dlatego że on dostał to polecenie w październiku 1941 roku. Natomiast Kulmhoff, czyli nasze hełmno nad Nerem, to był obóz, właściwie fabryka śmierci, która zaczęła działać w grudniu 1941, gdzie pierwsze transporty Żydów z Łodzi były dowożone i gazowane. Tam po raz pierwszy użyto tych ciężarówek z rurami wydechowymi skierowanymi do środka. I to były pierwsze te, powiedziałbym, przemysłowe. Potem Wirt rozwinął tą całą historię. Jak przecież wyglądało to gazowanie w Sobiborze, Bełżcu i Treblince? Nie cyklon B, jeszcze cyklonu B wtedy nie było. To były wielkie silniki dieslowskie z czołgów, ustawione na betonowej podłodze i wydechowe do... I to, co te silniki jakby produkowały, spaliny, były kierowane do komór śmierci. Tak to tak wyglądało. Mamy opisy szczegółowe, jak to. Zresztą szkice, to wszystko jest zachowane. Potem tak samo było w Treblince. I konferencja w Wannsee. I to jest ważne. Ona się miała odbyć 10 grudnia. I było już, zaproszenia wyszły na 10 grudnia. 41. I się nie odbyła z oczywistej przyczyny. 9 grudnia wybucha atak na Pearl Harbor. Jak gdyby wszyscy mieli co innego na głowie, Niemcy wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym. I w związku z tym konferencja dopiero została przełożona na styczeń. Jeśli mówimy o konferencji w Wannsee, to mówimy, że to jest konferencja, na której zapadła, zorganizowana przez władze nazistowskie, niemieckie, na którym zapadła decyzja o czymś, co się nazywa ostateczne rozwiązanie albo Endlösung, czy tak. Się nie mylę? Znaczy ona nie zapadła decyzja. Decyzja zapadła wcześniej. Decyzja zapadła kiedy, moim zdaniem ona zapadła jak Himmler zobaczył w Mińsku, że trzeba inne metody znaleźć. Moim zdaniem ta decyzja... Czyli nie ma takiej jasnej daty, że podjęto decyzję, że od tej chwili to się nazywa Endlösung, że nie, miękki. Nie, tak? Nawet to pojęcie Endlösung już funkcjonowało. Już funkcjonowało. Bo cała ta konferencja, mamy przecież szczegółowy zapis. Z tej konferencji. Tak. Wiemy, co było powiedziane. Potwornie nudna. To była konferencja biurokratów. I głównym tematem były właściwie dwa tematy główne. Jeden, logistyczny, jak zapewnić transport. No, to był główny problem. Jasne, no jasne, bo tu wojska muszą jechać. Wojsko muszą jechać. A tu tyle ludzi trzeba przewieźć, kurczę. Zaopatrzenie na front. No i tutaj Eichmann musiał wyszarpywać te wagony, prawda, dla swoich celów. Wietrzak musi przecież pracować. Eichmann zresztą prowadził te zapiski. On był sekretarzem tej konferencji. Heydrich był szefem, a Eichmann był sekretarzem. A drugi temat, szalenie ważny, który dotyczył w zasadzie tylko zachodniej Europy, nie Polski, to był ogromny, skomplikowany problem prawno, powiedziałbym, filozoficzny, kto jest Żydem. Bo byli tak zwani Mischlings, czyli ci półżydzi. I cała ja myślałem, że to było uregulowane. Nie, ustawy norymberskie
to były dwie kartki papieru. Zresztą całe ustawy norymberskie zostały napisane w nocy na serwetkach w knajpie. Dwóch urzędników zostało przywiezionych do Norymbergi. Hitler im kazał przygotować na rano ustawy norymberskie. Także, natomiast potem była kwestia, kto jest Żydem. I cenna krew niemiecka nie mogła być zmarnowana, w związku z czym inne prawa obowiązywały w stosunku do Żydów niemieckich i austriackich, inne do Żydów innych narodowości. I w Niemczech na przykład ludzie półkrwi, znaczy matka Żydówka, ojciec Aryjczyk albo na odwrót, nie byli skazani na zagładę, nawet w Wehrmachcie służyć. Natomiast na terenach słowiańskich, krew słowiańska, no to jest też prawda, krew podludzi, nawet dziadek żydowski był wystarczającym powodem, żeby dany człowiek został stracony. Tak, no właśnie, i tam bardzo długo w konferencji tego właśnie, kogo można zabijać, a kogo nie można. To był główny temat, także termin Endlösung już funkcjonował w tym czasie. I w tym czasie już ta machina śmierci trwała, właśnie w Kulmhofie już to się kręciło, a już Wirt był w Bełżcu, przygotowywał, już wylewano tam te, prawda, beton, żeby te komory ustawić, te maszyny i tak dalej. Także to wszystko już trwało. Tutaj nasuwa się takie pytanie, dlaczego ta zagłada zdarzyła się tu, na tych terenach? Z kilku powodów. Pierwszy powód... Czyli mówimy o terenach... Pierwszy powód, że akurat Generalna Gubernia była największym skupiskiem Żydów na terenach podbitych przez, kontrolowanych przez Niemców. Czyli były zasoby do fabryk śmierci. Tu było 2,5 miliona Żydów. Biorąc pod uwagę wszystkich Żydów wysiedlonych z terenów wcielonych do Rzeszy, biorąc pod uwagę Żydów, których potem przecież w Sobiborze ginęli również Żydzi z terenów, które wcześniej były zajęte przez Związek Sowiecki, z okolic Lwowa i tak dalej, tutaj było ze wszystkich tych 3,5 miliona Żydów polskich, większość była na tym terenie Generalnej Gubernii. A poza tym Generalna Gubernia była jedynym terytorium w całej Europie, gdzie Niemcy mieli absolutnie swobodę działania bez żadnych ograniczeń, dlatego że to nie było państwo. Nie obowiązywały żadne prawa. Nie obowiązywały żadne prawa w tym sensie, że każda decyzja gubernatora Franka, czy jeżeli chodzi o dystrykt lubelski Globocnika, była prawem, prawda? Nikt nie mógł zaprotestować, nikt nie mógł się, że ziemia mu jest odbierana na przykład, czy coś takiego. Nie było procedur odwoławczych. Nie było po prostu żadnych ograniczeń, ale trzecia sprawa również to jest ten projekt Nisko. Ponieważ tutaj zaplanowano przesiedlenie Żydów w czasach, kiedy jeszcze ich mordowanie nie było zadecydowane, w związku z czym jak gdyby tak płynnie Niemcy przeszli od przesiedlenia Żydów na wschód do mordowania Żydów. I to był ten, ponieważ ten projekt Nisko był wprowadzany w życie i byli świadkowie tego, że rzeczywiście istnieją przesiedlenia na wschód, można było jakby tłumaczyć Żydom w Francji, Holandii, Belgii, nie wiem, Norwegii, bo przecież stamtąd przyjeżdżali, że jadą na wschód i tam będą, znajdą pracę i właściwe warunki życia. Wsiadali do pociągu przekonani, przyjemne to nie jest, ale trudno. No trudno. Jechali do Treblinki. Jechali najpierw do Sobiboru, do Treblinki nie, stosunkowo niewiele, bo Treblinka to przede wszystkim, Treblinka była troszkę później zbudowana. Tenże jeden z tych speców od
eugeniki, potem był dowódcą obozu w Treblince. I Treblinka w zasadzie zaczęła funkcjonować jako miejsce kaźni Żydów warszawskich, bo to było największe skupisko Żydów w świecie wtedy. W pewnym momencie w getcie było ponad 400 tysięcy Żydów zgromadzonych, dlatego że dowożono do getta warszawskiego Żydów z całej okolicy Warszawy, z bardzo wielu również miejsc, również spoza granic Polski po prostu przywożono. Ich, zresztą bardzo wielu Żydów, którzy w Zbąszyniu się znaleźli, potem znaleźli się w getcie warszawskim. Także to było największe skupisko Żydów. I Treblinka była zbudowana po to, żeby zgładzić tę ogromną liczbę, w tym momencie już 300 tysięcy, no bo śmiertelność w getcie była straszliwa. Zgładzono około 900-800 tak, tysięcy. No bo potem przywożono również z małych gett na całym Mazowszu. No tak, bo to było... Ten pomnik piękny w Treblince, to są te kamienie, mówiące o tych, nawet tam zgładzono Żydów z Macedonii, tak. Dlatego, panie że... Panie doktorze, muszę powiedzieć, ja tam kiedyś jechałem wieczorem koło tego Sobiboru, koło tych lasku jeszcze takiego i to po prostu robiło na mnie niesamowite wrażenie jazda koło tego, no nie wiem. Ale to trzeba mieć jakoś, nie wszyscy może mają te refleksje. Chciałem zapytać o to, jeżeli mówimy o Treblince, przecież to były ukrywane przez Niemców. Czy to było tajne, czy... Wszystko było tajne. To jak się dowiedzieliśmy o tym, czy jak świat się dowiedział, bo już w 1943 roku właściwie było wiadomo, że to jest i że no, te świat się dowiedział z raportu Karskiego, świat się dowiedział z tego słynnego telegramu Rieglera. Riegler to był przedstawiciel żydowskiego kongresu w Szwajcarii, któremu jego przyjaciel biznesmen z Niemczech powiedział o konferencji w Wannsee i o Endlösung. I on wysłał słynny telegram do Departamentu Stanu, on został utajniony, on wysłał po raz drugi do swojego przyjaciela w Wielkiej Brytanii, to raz drugi to zostało i w końcu Amerykanie się... Też utajniony. W końcu Amerykanie pozwolili to, tak powiem, ogłosić, że istnieje plan mordowania Żydów, no a potem ten przecież ta nota polskiego rządu z grudnia 42, gdzie są podane szczegółowe liczby, szczegółowe opisy. No bo nasze podziemie to doskonale wiedziało. Tutaj no czyli mówimy o nocie polskiego rządu na uchodźstwie. Tak, nocie polskiego rządu na uchodźstwie. To było wiadome, dlatego że też musimy pamiętać, że zupełnie inaczej wyglądała komunikacja wtedy. Nie było e-maili, telewizji, jasne. Nie było radia, bo przecież radio było zakazane na terenie Generalnej Guberni. Była prasa podziemna, była prasa gadzinowa. Niemcy nie opisywali w prasie gadzinowej, prawda, co się dzieje, natomiast w prasie podziemnej to było pisane. W tym słynnym apelu Kosak-Szczuckiej, to jest przecież lipiec 42 w czasie akcji wysiedleńczej, tej Grosse Aktion w Warszawie, już bardzo dokładnie opisane ze szczegółami, jak wyglądało zagłada Żydów warszawskich, a nie tylko warszawskich, bo przecież zaczęło się przed Warszawą. Czyli jest tak, że rządy zachodnie mają wiedzę. Już w 1942 roku można powiedzieć, że wiedzą o tym, co się dzieje. W końcu 1942. W końcu 1942 roku. Czyli i wiedzą, że to jest zagłada, masowe mordowanie w sposób, w jaki tu mówiliśmy. I co? I nic. Trwa wojna i doktryną najpierw Wielkiej Brytanii. Czyli ani jednego przemówienia Roosevelta, że... A potem Stanów Zjednoczonych jest, nie robimy niczego, co może odwrócić uwagę od ostatecznego celu, czyli zwycięstwa. To zresztą Roosevelt powiedział Karskiemu w tej słynnej rozmowie, prawda, wielokrotnie przytaczanej. Sprawa zostanie załatwiona, jak wygramy wojnę. I to była świadoma decyzja, mająca na celu jakby
żeby nie rozpraszać się na, jak wówczas uważano, poboczne sprawy, bo przecież była kwestia, to wiadomo było, że panuje terror w Polsce, panuje terror w Jugosławii, panuje terror w innych krajach. Żeby po prostu nie próbować przeciwdziałać jakimś sprawom, które się dzieją na okupowanym terenie, tylko skupić się na po prostu walce zbrojnej, bo inaczej, poza tym, to jest kwestia oczywiście w tej chwili bardzo szeroko dyskutowana, nie zawsze w dobrej wierze, do jakiego stopnia wszechpotężny antysemityzm w całej Europie przed II wojną światową na to wpłynął, że rządy państw alianckich nie chciały, żeby to było przedstawiane jako wojna żydowska. Że walczymy z Hitlerem dlatego, że on prześladuje Żydów. Nie, walczymy z Hitlerem dlatego, że musimy wyzwolić wszystkie narody. Żydzi nie mają żadnej jak gdyby specjalnego miejsca. Co było z ówczesnej perspektywy do pewnego stopnia zrozumiałe, dlatego że nikt sobie nie zdawał sprawy, do jakiego stopnia ten Einlösung jest konsekwentnie, brutalnie i skutecznie wprowadzany w życie. Bo było wiadomo, że trwa terror. No bo rozumiem, że raporty to są takie liczby, to się czyta na papierze. No, przychodzą do nas, nie ma filmów, do nas dzisiaj Jugosłowianie, że nas mordują, to. Prawda? Przychodzą do nas Grecy, przychodzą do nas Żydzi, prawda? No a my nie możemy, prawda, z każdym się zajmować, bo my musimy wygrać wojnę. Chciałem pana zapytać jeszcze o Auschwitz. Auschwitz, to już mówiłem, został stworzony. Tak, ale jako o miejsce Auschwitz w tym całym procesie, bo mówiliśmy o mordowaniu przez Einsatzgruppen, tak, o już innych obozach. Jeśli chodzi o Brzezinkę, to jakie ona miejsce zajmuje w tym sensie? Otóż Auschwitz został stworzony jako obóz koncentracyjny, nie obóz zagłady. A to może wyjaśnijmy od razu różnicę. Dla Polaków. Obóz koncentracyjny to obóz zagłady. To były obozy, które istniały w całej, powiedziałbym, dyktatorsko rządzonej Europie przed wojną. Mieliśmy Beresę Kartuską w Polsce. No, to też, też był obóz koncentracyjny. Czyli, tak sobie pomyślałem, czyli miejsce, że na terenie... Czyli co to był obóz koncentracyjny? Miejsce odosobnienia, gdzie byli osadzani ludzie na podstawie decyzji administracyjnej. A jakie zasady? Różnica była taka, że do więzienia można było tylko trafić po wyroku sądu. Teoretycznie niezawisłego. Do obozu koncentracyjnego można było trafić na mocy decyzji administracyjnej. Tak było właśnie w przypadku Berezy. I tak było z obozami koncentracyjnymi w Niemczech. Dachau, Buchenwald, Mauthausen i tak dalej. To były obozy koncentracyjne, gdzie osadzano rzeczywistych bądź potencjalnych wrogów politycznych. Prawa więźniów obozów jakieś istniały? Czy one... Nie, żadne. To żadne. Prawa właśnie o to chodziło, że jak w tych obozach... Jak zarządca SS sobie wyznacza, takie były. Albo zarządca Berezy, dokładnie to samo. To samo. Też żadne prawa nie można było bić tam, można było jeśli bić, chodzi o Berezę, można było, to... Można było torturować, można było robić różne rzeczy. Nie istniała żadna, jak gdyby... Żebyśmy nie wpadli w takie, że porównujemy Berezę Kartuską do obozu. Z punktu widzenia prawnego, nie było różnicy. Tak, była różnica taka, że jak gdyby spodziewanym rezultatem stworzonych warunków była bardzo wysoka śmiertelność. W Berezie było, też? Nie. W obozach niemieckich. A w Berezie oczywiście nie. No, w Berezie nikt nikogo nie mordował. W Berezie nikt nikogo nie miał zamiaru mordować. No jasne. Żebyśmy to wyjaśnili. Prawda? Tak. Ale to był też obóz koncentracyjny. Też, ale obóz koncentracyjny stworzony przez nazistów był... Mogę powiedzieć o tym śmiało, bo idea Berezy Kartuskiej została wymyślona przez mojego stryja Leona Kozłowskiego, więc jakby mam tutaj rodzinne powiązania z Berezą Kartuską. No, rozumiem, różne rodziny mamy. Rusza premierem, prawda? Rodziny się, przodków się nie wybiera. Tak, tak przodków się nie wybiera. Niestety, tak. Wróćmy, więc obóz zagłady był jednym słowem fabryką śmierci, żeby podsumować. Nie, obóz zagłady nie był fabryką śmierci. Tak.
Niemcy mieli do zgładzenia dwie grupy ludności, mówię ogromnej masie. Tak. Żydów, wszystkich Żydów wtedy na terenach okupowanych było około 9 milionów. Mamy tą listę Eichmanna, też bym chciał ją pokazać, prawda, gdzie jest wyszczególnione, ile jest Żydów w poszczególnym kraju do stracenia. I jeńców sowieckich. Ponieważ Sowieci nie podpisali konwencji o traktowaniu jeńców wojennych, w związku z czym oni byli po prostu masowo mordowani. I Brzezinka została stworzona dla jeńców sowieckich. To był pomysł. Oni tam mieli być wymordowani, jeńcy sowieccy, i wtedy dopiero na jeńcach sowieckich zaczęto eksperymentować cyklonem B. Pierwsi zgładzeni cyklonem B to byli jeńcy sowieccy. Ale ponieważ, to jest 43 rok, ponieważ były jeszcze wielkie skupiska żydowskie, przede wszystkim na Węgrzech, 400 tysięcy ludzi, w Grecji, jeszcze we Francji, jeszcze w Holandii, jeszcze w Belgii, jeszcze w Łodzi, bo getto nie było przecież w tej akcji letniej. Rumkowski ocalił getto łódzkie w pewnym sensie, prawda? W związku z czym, ponieważ znowu nie wiemy, czyj rozkaz i w jakiej formie i kiedy wydany miał doprowadzić do szybszego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli zgładzenia Żydów, zaczęto do Brzezinki przywozić transporty Żydów. I to były transporty, znaczy największa liczba z tego miliona z kawałkiem Żydów straconych w Oświęcimiu to byli Żydzi węgierscy. Bardzo dużo Żydów francuskich, holenderskich. Oni wcześniej byli w Sobiborze traceni, ale potem stopniowo, prawda, przewożono. I jeżeli chodzi o Żydów polskich, to byli przede wszystkim Żydzi z Łodzi. To było ostatnie duże, wielkie skupisko Żydów, które dopiero w 1944 roku w sierpniu zostało getto ewakuowane, czyli te kilkadziesiąt tysięcy ludzi wysłanych właśnie do Oświęcimia. 27 stycznia Oświęcim został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Tak. I chciałem tutaj zapytać o ten akt wyzwolenia, no, czy dojścia Armii Czerwonej do obozu i uwolnienia tej resztki więźniów. Tak. Czy Armia Czerwona w ogóle, czy dowódcy Armii Czerwonej w ogóle zdawali sprawę z tego, co się dzieje? Nie, nie zdawali sobie sprawy, bo nikt, znaczy to, że istnieje obóz, było doskonale wiadomo, były raporty Pileckiego, był tak ten słynny raport Wróby, takich Czech, który uciekł i sporządził bardzo szczegółowy opis tego, co się dzieje w Oświęcimiu. Także to było wiadome, ale nie sądzę, żeby dowódcy Armii Czerwonej się tym interesowali. No, mieli też co innego na głowie, prowadzili wojnę. I tak jak Amerykanie byli zaskoczeni tym, co znaleźli w Buchenwaldzie, tak Sowieci przypuszczam, że byli zaskoczeni tym, co zobaczyli w Oświęcimiu. Tym, że oni nie zobaczyli aż tak wiele, dlatego że przytłaczająca większość, ta resztka więźniów została ewakuowana tymi transportami śmierci. Została niewielka grupa, 800 osób. I Niemcy zdążyli przed opuszczeniem obozu wysadzić komory gazowe i krematoria. Także tego nie było w sensie fizycznym. To, co my dzisiaj widzimy, to są ruiny. Te ruiny, które zastali Sowieci, były baraki, ogromna liczba baraków, które zostały natychmiast rozrabowane, dlatego że to była bardzo surowa zima, nie było opału. I wszystko, co się dawało do ogrzania. To wszystko natychmiast, tak, prawda? Rozrabowane przez ludność. Przez miejscowe rozrabowane. No, mówi o rabunku. No, jeżeli ktoś nie ma czym napalić piec. Zamarznąć na śmierć. No to ma zamarznąć na śmierć, a to nie ma wyboru. Stoi barak, który do nikogo nie należy. No to nie ma żadnej, powiedzmy, powodu, żeby nie wziąć desek z tego baraku i nie napalić nimi w piecu. Był pan ambasadorem w Izraelu. I chciałem pana zapytać o perspektywie izraelskiej.
jeśli chodzi o postrzeganie zagłady. To jest bardzo skomplikowana. Ja wiem, że to jest pewnie to jest bardzo skomplikowana wykład. Sprawa, dlatego że i był pan też pewnie tym pełnomocnikiem. Izrael też ma wiele, że tak powiem, rzeczy, o których nie lubi mówić. Mianowicie w czasie zagłady prasa izraelska w Jeszuwie w ogóle się tym nie zajmowała. To nie był jeżeli temat. Mówimy, żebyśmy wyjaśnili, ważne było państwo, bo w okresie zagłady czyli państwo Izrael nie istniało. Nie istniało. Ale istniało Jeszuw, czyli ta społeczność żydowska, mniej więcej wtedy około 200 tysięcy, z własną prasą, z własnymi Palestyna. Organizacjami. W Palestynie tak. pod mandatem, pod rządami brytyjskimi. Ale dla nich ważna była partyzantka antybrytyjska, a nie zajmowanie się jakimiś. Poza tym cała ideologia sionizmu, która mówiła, że właściwie historia narodu żydowskiego zaczyna się od przyjechania do Palestyny, diaspora to jest coś, o czym powinniśmy zapomnieć. W związku z czym na początku, mówię tu o latach 40., 50., 60., początku 60., ten temat w ogóle nie istniał. Mało tego, ludzie ocaleni z zagłady nie byli zbyt dobrze traktowani. Oni szli jak barany. Owce na rzeź, a myśmy tutaj walczyli o powstanie państwa Izrael. Tak. Właściwie wyjątkiem było powstanie w getcie warszawskim, które tam heroizowano jako to właśnie, że to byli prawdziwi Żydzi, a reszta to nie byli prawdziwi Żydzi. To się wszystko zmieniło z procesem Eichmanna. To był przełom. Proces Eichmanna. Przypomnijmy tylko, że Eichmann został, został ujęty w Argentynie. W 1961 roku w Argentynie, przewieziony do Jerozolimy, postawiony przed sądem i zrobiono z tego oczywiście wielką polityczną historię i poproszono setki ocalałych z zagładu jako świadków. I oni opowiadali o zagładzie. To było pierwszy raz, kiedy Izraelczycy, myślę o tych, którzy mieszkali w Palestynie, a nie w Europie, dowiedzieli się o... I od tego czasu Holokaust stał się pewnego rodzaju świecką religią w Izraelu. Jak to z religiami bywa, jest to bardzo często wykorzystywane instrumentalnie. I ta ostatnia konferencja w Jerozolimie pokazuje najdobitniej. Jest, że Holokaust bywa wykorzystywany do własnych celów politycznych przez różnych polityków. Tam był w międzyczasie tak zwany proces Kastnera, prawda? Bo też była kwestia, na przykład właśnie Kastner został, on wytoczył proces, ale w zasadzie ten proces, który on wytoczył jego oszczercom, był oskarżeniem jego o kolaborację. To był ten przywódca społeczności żydowskiej na Węgrzech, który próbował ocalić, dogadując się z Niemcami, tą społeczność żydowską, bo jak wiadomo, do wkroczenia Niemców na Węgry ta społeczność istniała i nie była mordowana, była poddana różnym restrykcjom. Czyli reżim węgierski, który istniał do wkroczenia Niemców. Były różne antyżydowskie prawa, ale normalnie ta społeczność funkcjonowała. I nie było zagłady, tak? Nawet nie było jakiegoś, powiedziałbym, fizycznego prześladowania. Poza tym, że wysyłano tych Żydów jako takie, powiedziałbym, tanią siłę roboczą na front, no bo przecież nie... Węgrzy walczyli na froncie wschodnim i Żydów wysyłali tam do takich, powiedzmy, przymusowej pracy na zapleczu frontu. Rozumiem. I to były straszne warunki. Czyli ten przedstawiciel tej po wkroczeniu Niemcy próbował się... I on zaczął rozmowy z Eichmannem na temat uratowania Żydów, tej społeczności żydowskiej, jeszcze wówczas kilkuset tysięcznej. Udało mu się? Udało mu się zorganizować jeden transport, który dotarł do Szwajcarii. Szwajcarzy tysiąca ludzi. Przyjęli Szwajcarzy? Szwajcarzy przyjęli. I to był pomysł taki, no nie będę całej historii opowiadał, bo to by cały wykład by to pochłonęło. Dość na tym, że on miał taki pomysł, żeby przehandlować Żydów za ciężarówki. Eichmann powiedział tak, my nie wymordujemy wam Żydów, jeżeli alianci dostarczą nam ciężarówki na front wschodni.
No oczywiście dla aliantów było to nie do przyjęcia, no ale rozmowy się toczyły. No i potem ten Kestner, który się znalazł w Izraelu, był działaczem politycznym, jego przeciwnicy polityczni oskarżyli go właśnie o kolaborację, mówiąc, że nie powiedział Żydom, nie zorganizował powstania, że nie chwycili za broni, tylko on swoich przyjaciół i rodzinę załadował w ten transport, a wszystkich innym pozwolił zginąć. On wytoczył proces i w czasie tego procesu on był oskarżony, znaczy sąd i prokuratura mówiła, prawda, że on jest kolaborantem, no i potem został zamordowany przez jednego fanatyka, zastrzelony. Tak? I to był tak zwany proces Kastnera i zaraz potem był proces Eichmanna. No i a w tej chwili, jak powiadam, to jest taka państwowa religia, która bardzo często jest wykorzystywana do celów politycznych. To nie jest naszym celem rozmowy mówienie o ostatniej konferencji, ale to jest temat sam w sobie. Ale chciałbym jeszcze zapytać, i to będzie już ostatnia rzecz naszej rozmowy dzisiaj, o Związek Radziecki i Holokaust. Czy można coś tu powiedzieć? Związek Radziecki i Holokaust? Znaczy Związek Sowiecki, mówimy o czasach wojny. To jest wielki, bardzo skomplikowany problem. Bo oczywiście, no to dwie... To znaczy... Formalnie Żydzi nie byli prześladowani w Związku Radzieckim. Formalnie. Ale przecież ogromna liczba Żydów z terenów zajętych przez Sowietów była zesłana do łagrów, tak jak polska inteligencja. Oni nie byli wysłani jako Żydzi, tylko jako polska inteligencja. Czy można to powiedzieć, że to była część Holokaustu? Raczej nie. Właśnie. No. Czy te mniej więcej 10% Żydów, którzy zginęli w Katyniu Miednoje, bo zginęło około nawet więcej niż... Znaczy procent Żydów, którzy zginęli, ogólnie mówiąc w Katyniu to było 4 tysiące wszystkich razem... Zginęli dlatego, że byli Żydami? Nie, dlatego, że byli Polakami. A, no to... Więc właśnie, tak. Czy to jest Holokaust? No, jeżeli Niemcy mordowali Żydów dlatego, że byli Żydami, Sowieci mordowali Żydów dlatego, że byli Polakami. Polskimi oficerami. Ale to jest zupełnie, moim zdaniem, troszkę inna kwestia. Tak? Jeżeli ktoś dostaje kulą w łeb, to powiedziałbym, z jakiego powodu dostaje, jest drugorzędne. Poza tym, wiemy, że takim arcywrogiem dla komunistów byli socjaliści i dlatego dwaj wybitni działacze buntu, Ehrlich i Altman, zostali zamordowani przez Sowietów. Także to, że Sowieci nie mordowali Żydów, no i potem w 1949 roku ta cała, prawda, właściwie czystka, wymordowanie tego komitetu antyfaszystowskiego, przygotowywana wielka akcja przeciwko lekarzom kremlowskim. Także antysemityzm zawsze w Rosji istniał bardzo silnie i Sowieci nie zlikwidowali go. Natomiast w czasie wojny, oczywiście ogromna liczba Żydów służyła w Armii Czerwonej, polskich Żydów, sowieckich Żydów, ukraińskich Żydów, no bardzo, można powiedzieć, kto jest polskim Żydem, kto jest ukraińskim, kto jest sowieckim Żydem. Notabene Putin tutaj skłamał w sposób taki bardzo dramatyczny, mówiąc o 40% Żydów, że to byli obywatele sowieccy. Nie. To byli obywatele polscy na terenach okupowanych przez Sowiety. No tak. Panie doktorze. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ona była niezwykle pasjonująca. My po prostu chyba powinniśmy ją potraktować jako wstęp w ogóle do całej serii wykładów na poszczególne tematy, jakie nam się w tej rozmowie pojawiły. No bo to są kwestie, które tego wymagają. Zapraszam do Kolegium Civitas. Tak, ale... Jak powiadam, prowadzę kursy na ten temat i każdy z tematów, któreśmy tutaj poruszyli, to jest temat jednego czy dwóch wykładów. Ja wiem, więc to można tym, naprawdę o tych rzeczach mówić znacznie bardziej szczegółowo. Tym bardziej, że niby mimo ogromnej literatury i ogromnych, powiedzmy, wysiłków na całym świecie, nie ma uniwersytetu w tej chwili, gdzie by nie było studiów nad Holokaustem, wciąż jeszcze jest bardzo wiele rzeczy niewyjaśnionych, niezbadanych, nieznanych. Wciąż są odkrywane nowe dokumenty, nowe
sposoby spojrzenia na wydarzenia, które się wówczas działy. To może jeszcze na koniec miejmy sobie trzy, albo może cztery tytuły książek, które byśmy polecili osobom, które są, mogłyby się zainteresować. Jeżeli chodzi o Polskę, jest świetny podręcznik Szuchty i Trojańskiego o Holokauście. To jest podręcznik dla szkół gimnazjalnych, ale świetnie zrobiony, który daje taki po prostu jak gdyby w pigułce całą historię Holokaustu. No są te klasyczne dzieła, prawda, Gilberta. One są tłumaczone, Gilbert tłumaczone na polski. No a poza tym no, jest ogromna literatura wspomnieniowa, szczególnie dotycząca na przykład getta warszawskiego, getta krakowskiego, getta łódzkiego. To jest, no, literatura po polsku dotycząca Holokaustu to już są setki tysięcy pozycji, jeżeli weźmiemy wszystkie artykuły i tak dalej, i tak dalej. Mamy Centrum Badań nad Zagładą, prawda, w Polskiej Akademii Nauk, które wydaje roczniki badań nad zagładą. To jest w tej chwili naprawdę wielka gałąź historii i w Polsce ona jest, znaczy nasi badacze są bardzo wysoko cenieni na całym świecie, nie zawsze w Polsce. Niestety. Może na tym zakończymy, a jeśli zdecydujemy się o jakieś dalsze materiały, czy rozmowy, czy wykłady pana doktora, to będziemy informować. Bardzo chętnie. Uważam, że no w pewnym sensie ja urodziłem się w czasie wojny, więc ja nie jestem pokoleniem Holokaustu, no ale ja się urodziłem w momencie, jak Holokaust wciąż trwał. Jakby to, co się wydarzyło, było częścią no, mojej historii osobistej. Uważam, że no, powinnością mojego pokolenia jest jakby przekazywanie wiedzy na ten temat, no, a ponieważ zajmuję się tym zawodowo, no więc bardzo chętnie opowiem o tym, co jest szczególnie interesujące i co jest może mniej znane. Pan ambasador wspomniał tutaj 11 przykazanie, czyli ten wspaniałe przemówienie. Nie bądź obojętny. Nie bądź obojętny. Mariana Turskiego. I mi się wydaje, że to też jest z tego wynika. To jest taki obowiązek. Cały wielki rozdział tego, jak my dzisiaj, znaczy jakie lekcje możemy z Holokaustu wyciągnąć i jak my dzisiaj powinniśmy na tamte czasy patrzeć i co powinno. Co dla nas jest w tej chwili ważne, bo wiadomo, historia się nie powtarza, ale historia jest nauczycielką życia w tym sensie, że jeżeli coś się kiedyś wydarzyło, to można z ogromną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że coś podobnego może się wydarzyć w przyszłości. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję i bardzo. I mam nadzieję do następnego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.